News funkielnówka nieśmigany. Znaczy już trochę śmigany, bo jednak o tym przeczytałam, ale sytuacja miała miejsce kilkanaście godzin temu. Pingwin mianowany na stopień generała. No, doskonały przykład dla innych, znaczy dla pozostałych pingwinów, jakby nie było. Mowa o zoo w Edynburgu. Tradycja rozpoczęła się w 1961 roku, kiedy to żołnierze Gwardii Norweskiej odwiedzili to zoo i postanowili, że pingwiny królewskie są tak piękne, że będą ich maskotką. I od tamtego czasu, czyli już ponad 60 lat, norwescy żołnierze za każdym razem, gdy tylko pojawią się w Szkocji, organizują ceremonię, w której jakiś pingwin pnie się po szczeblach swojej kariery i otrzymuje awans wojskowy. Mam nadzieję, że nasza armia to ma coś więcej jednak niż bandę pingwinów. Obudź się z Radiem Rekord.